3 listopada w meczu 15 kolejki pierwszej ligi Grudziądzka Olimpia zremisowała z GKS-em Katowice. W 94 minucie wyrównującą bramkę strzela Michał Wróbel, grudziądzki bramkarz. Możemy szczycić się tą akcją, była wspomniana nawet w międzynarodowym przeglądzie prasy. Dlatego dziś mamy okazję porozmawiać z Michałem. Może na początek powiedz nam, jak wyglądała twój start z piłką nożną i czy wiedziałeś od początku, że było to coś, z czym wiążesz przyszłość? Na pewno zaczynałem w wieku młodzieńczym. Wiedziałem, że chcę grać w piłkę. W tamtych czasach wszyscy graliśmy na podwórku w piłkę. Mój tata grał w piłkę tak samo, więc na pewno zaszczepił mi taką nutkę tej gry w piłkę. Na początku nie byłem bramkarzem wcale, grałem jako obrońca czy pomocnik. Dopiero w wieku tam 10 lat przesunęli mnie w stronę bramki i już tak zostało. Poprzednie kluby: Górnik Zabrze, Szczakowianka Jaworzno, Wisła Kraków, Unia Janikowo, Ostrowiec Świętokrzyski i w końcu Olimpia Grudziądz. Co świadczyło o takich klubowych zmianach? Znaczy, na pewno zmiany były spowodowane tym, że w niektórych klubach nie grałem. Chciałem zmienić, tak jak na przykład w Wiśle Kraków praktycznie w ogóle nie grałem, tylko trenowałem. W trochę kontuzji było, też się nawinęło, poszedłem do Janikowa. Było w klubie dobrze, więc byłem tam 2 lata ponad. Później zaczęło się psuć, no to poszedłem do Krzow, w którym psuło się od początku, jak przyszedłem. I teraz przeszedłem do Olimpii Grudziądz. Faktycznie w klubie jest poukładane. Mogę dalej próbować rozwijać swoje umiejętności i mam nadzieję, że mi się to udaje. A który z nich wspominasz najlepiej? Znaczy, na pewno najlepiej wspominam Górnika Zabrze, bo to jest klub, w którym się wychowałem. Przeszedłem tam większość tych juniorskich szczebli rozrywkowych, więc tam mi dali zadebiutować w Ekstraklasie. Wiadomo, że pierwszy klub, w którym się gra, zawsze jest najbliższy sercu. Aczkolwiek teraz jestem w Grudziądzu i też interesuje mnie to, co dzieje się w klubie obecnym. A jak z twojej perspektywy wygląda historyczna bramka w Katowicach? Nie no, o tym... Spodziewałeś się tego? No spodziewać. Kiedyś tam na pewno się żartowaliśmy, że no może w końcu strzelę, to karnego. Z karnego akurat nie poszedłem, bo zacznijmy od tego, że od tego są inni do wykonywania, ja jestem od bronienia. No to jest sytuacja, nie powiem, bardzo miła. Bardzo to jest takie nawet podbudowujące dla mnie, no bo tyle co się pochwał, tyle osób, co mnie zaczepiło po bramce, na pewno dla każdego to sportowca to jest miłe. I sam siebie dowartościowałem jeszcze tą bramką, aczkolwiek w życiu nie zakładałem, że akurat strzelę bramkę no w tym sezonie. No nie oszukujmy się, bramkarz strzela raz na, nie wiem, na 300-400 wejść w pole karne, może jakiś ktoś bramko strzela bramkę, no akurat mi się udało. Jak po bramce już byłem tak szczęśliwy, że dopiero w niedzielę do mnie to doszło, że tą bramkę strzeliłem. Niektórzy twierdzą, że powinieneś zagrać w roli napastnika. Widzisz siebie na tej pozycji? Znaczy, no w roli napastnika mogę grać na roztrenowaniu, które mamy po sezonie. Wiadomo, wtedy jest więcej zabawy, ale ja kocham być bramkarzem. Zawsze od momentu, jak stanę na bramce, to pokochałem i nie, nawet jeżeli była taka możliwość, nie chciałbym się zamienić, żeby grać w polu. Nie, nie. Na pewno na bramce. Wiem, że strzelanie bramek jest bardzo przyjemne, ale obronienie sytuacji dogodnej dla przeciwnika też jest porównywalnie dobre jak strzelenie bramki. A ostatni mecz ze Stomilem Olsztyn zremisowany, a mówiono, że są jednymi ze słabszych w tej lidze. Czy to zwykły fart z ich strony, czy nasze nieprzygotowanie? Nie, no pierwsza liga jest taka, że oprócz tam Polonii Bytom, która też nie przegrywa wszystkich spotkań, nie wiadomo jak dużo, w większości meczach są równorzędnym zespołem do pewnego momentu. Ta liga jest bardzo wyrównana, no świadczą o tym wyniki, na przykład kto zakładał, że Flota będzie liderem, kto zakładał, że Miedź czy Tychy będą wysoko w tabeli, no przed sezonem pewnie nielicznie, nie? A tak jak pokazały wyniki, w tej lidze praktycznie każdy z każdym może wygrać. No tak, to nie zostaje nic innego jak życzyć powodzenia w przyszłych meczach i wiernie was dopingować. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.